Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj tematem będzie ta oto żurawina. Bardzo długo czekałam na ten moment, kiedy będę mogła zrobić chyba jeden z moich ulubionych dżemów właśnie z żurawiną. Jak widzicie, żurawiny dużo nie mam. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o żurawinie, o jej właściwościach i dlaczego warto taką żurawinę zjadać, to tutaj będzie na górze informacja, link do filmu z kanału W Szumilesie. Tam będzie właśnie na temat właściwości żurawiny. A my szybciutko przechodzimy do przepisu. Składniki bardzo proste. Żurawina, gruszka, jabłuszka i biały cukier. I na początku mamy dwie opcje. Jeśli nasza żurawina była zbierana po przymrozkach, to przechodzimy do punktu numer dwa. Jeśli z kolei zebraliśmy ją dużo wcześniej, bo już nie mogliśmy się doczekać, to naszą żurawinę wkładamy do woreczka, woreczek zamykamy i wkładamy do zamrażalnika na minimum 24 godziny, żeby, krótko mówiąc, przemarzła. Ja już mam swoją żurawinę przemarzniętą, dlatego też żurawinę wkładam na patelnię albo do garnuszka i stawiam ją na ogniu. Następnie zasypuję ją cukrem. W niektórych przepisach piszą, żeby dać tyle samo cukru, co żurawiny. Ja natomiast po prostu ją obsypię. Natomiast nie wiem, no widzieliście, to na pewno nie jest... No to jest pół szklanki. Ale ja nie wiem, czy ja tyle aż nawet zużyję. Na razie starczy, najwyżej później jeszcze dosypię. Uruchamiamy gaz. I czekamy, aż cukier się rozpuści i zaraz po tym zacznie się otwierać nasza żurawina, zacznie pękać. I taką żurawinę, nie przykrywając jej, podgrzewamy na średnim ogniu około 30-40 minut, tak żeby była faktycznie już cała, żeby była cała nasączona cukrem, żeby całe soki z niej wyszły. I wtedy będzie gotowa. Czas na dodanie reszty składników. Zobaczcie, bo już nasza żurawina już jest taka rozpaćkana, rozdrobniona. Ja tutaj przybliżę do kamery, żebyście widzieli, bo para leci i ciężko jest coś zobaczyć pewnie. Ona, zobaczcie, już jest taka naprawdę taka musowata trochę. Zaczyna być. Jeszcze tutaj są takie pojedyncze kawałki. Ale mi akurat one nie przeszkadzają. I teraz do tego dodamy jabłuszko. Ja wcześniej jabłuszko już ugotowałam, czyli pokroiłam na małe kawałki, zalałam odrobinkę wodą i po prostu gotowałam pod przykryciem, aż będzie takie właśnie już sowate. Teraz to jabłuszko moje dodam. Nie wiem, czy całe, zaraz zobaczymy. Tak, żeby to się nam fajnie tutaj komponowało. Chcę, żeby ten dżem był taki jednolitej postaci, ale żeby też nie było ani za dużo jabłka, ani za dużo żurawiny, żeby tutaj to się wszystko tak ładnie komponowało. Zaraz sobie to spróbujemy. Pyszne. Jabłka starczy, jak będzie go za dużo. To po prostu będzie takie bardzo jabłkowe, a teraz jest takie fajne, kwaskowe i czuć i jabłko, i czuć żurawinę, więc wydaje mi się, że tego jabłka to tak gdzieś mniej więcej dwa jabłka tutaj są, ale takie nieduże jabłka. I teraz jeszcze do tego dorzucę troszeczkę star gruszki, a zetrę ją, żeby się szybciej po prostu robiła. Nie wiem, czy mam taki... I wszystko dalej podgrzewamy. Na koniec dodam jeszcze taki magiczny składnik, dwa listki mięty. I w zeszłym roku robiłam dżem truskawkowy z miętą i było obłędny, więc tutaj też tym razem dodam właśnie odrobinę mięty.
Minęło jakieś kolejne 10 minut, aż wszystkie składniki mi się ładnie tutaj połączyły. Czas na przerzucenie tego do słoiczków. Mam już tutaj przygotowane słoiki, oczywiście wyparzone słoiki, wyparzone pokrywki. Czas na przekładanie. Teraz czas na tylko pasteryzowanie. Oczywiście nie musimy pasteryzować, jeśli nam te słoiki się dobrze zamkną, ale mi jak widać nie. Jeszcze ten tutaj te nakrętki, o widzicie, odskakują. One powinny być wklęsłe. Dlatego pasteryzacja w moim przypadku jest oczywista i musimy ją wykonać. Ja pasteryzację wykonuję tak, jak Wam wielokrotnie już pokazywałam, czyli wkładam słoiczki do garnka, ale możecie również wykonać pasteryzację w piekarniku. To już są gotowe 3 słoiczki, no tylko niestety 3, więcej nie było żurawiny. No i zostało jeszcze tylko opisanie, no ja tutaj miałam wcześniej opisany jakiś dżem z wiśni, jeszcze nie ściągnęłam etykiety. Polecam wpisywać oczywiście rok, jeśli robicie tych przerwów dużo, żeby pamiętać, z którego roku robiliście i co w tym roku zaczęłam robić, jeśli testuję różne dżemy, to zapisuję sobie, ile łyżeczek cukru dodałam do dżemu, czy ile łyżeczek cukru dodałam do jakichś tam soków, żeby zobaczyć, czy może w przyszłym roku można dać trochę mniej i spróbować, czy da radę, czy nic się z tym nie stanie. Przy okazji, na zakończenie powiem Wam jeszcze o żurawinie suszonej, bo nawet myślałam o tym, żeby taką żurawinę zrobić w tym roku samodzielnie, ale niestety tej żurawiny mam bardzo mało. Tak jak widzieliście, to była raptem jedna miseczka i uruchamianie maszyny to bez sensu, tylko zużywanie tak naprawdę prądu, żeby to wszystko wysuszyć. Natomiast taka żurawina no jest czymś idealnym dla dzieci. Moje wsuwają jak głupie. Dobry, Jaśninka? Tylko pamiętaj, że taka żurawina suszona jest z dodatkiem cukru, często też oleju roślinnego. Dlatego jak kupujecie, to polecam sprawdzać składy. Bo potrafi taka żurawina nie mieć zwyczajnego cukru, ale jakieś różne syropy i inne składniki, które w ogóle się nie powinny tam znaleźć. Czasami nawet można trafić na żurawinę z dodatkiem na przykład soku z czarnego bzu, więc to też jeszcze jakby dodatkowo jest taki dobry składnik z dużą ilością witamin. A jeszcze tak na zakończenie chciałam Wam powiedzieć, że przetestowałam ten dżemik z sernikiem. To jest mega, mega bomba, więc jeśli chcecie, to tutaj jest przepis na sernik. A ja się z Wami żegnam. Buziaki, pa! Bye.